Znajdujemy się w Harsznicy na Dniach Kapusty. Jako firma pokazujemy się w trzech lokalizacjach. Akurat jesteśmy na lokalizacji wspólnie z Rizwanem. W drugiej lokalizacji mamy wspólne poletko z Bejo i na trzeciej z Seminisem. Na każdych z tych poletek wykonaliśmy zalecenia pod analizy, które dostarczyli nam rolnicy, i na każdym z tych poletek, wiadomo, jest trochę inne nawożenie pod potrzeby danej gleby, ale również i z każdych z tych odmian, w zależności od długości okresu wegetacji chociażby, oczekiwanego plonu. Oprócz tego musimy, tutaj braliśmy też pod uwagę dwa, trzy warianty, to znaczy bardzo często na tych polach powtarza się jednak kapusta, więc jest duże ryzyko zmęczenia gleby, jest duże ryzyko kiły kapusty czy bakterioz, więc tutaj pamiętajmy, że nawożenie zrównoważone ma na celu uzyskać wysoki plon, dobry plon, zdrowy plon, biorąc pod uwagę te czynniki, o których wspomniałem, i uważamy, że jest co pokazać, jest co oglądać. Firmy nasienne też pokazują różnorodność tych odmian, więc zachęcamy do odwiedzenia i do zapoznania się z materiałami po tym spotkaniu, ponieważ uważam, jest to materiał godny uwagi. I zachęcamy również do współpracy, do obejrzenia naszego portfolio produktów. Może akurat powiem o tym poletku. Standardowo poszedł Jaramila Complex, Nitrabor, Unika. Z nawożenia doulistnego poszedł Brassitrel Pro 3 razy, Actisil 2-krotnie oraz krystalon potasowy, nazwany potocznie, natomiast krystalon czerwony generalnie. I mamy taki efekt, jak tutaj mam w ręku. Ewidentnie nawożenie zostało całkiem nieźle, uważam, dobrane, ale tu uważam, odwiedzający to ocenią. Przy okazji tego święta wypadałoby wspomnieć również o Nitraborze, który jest generalnie standardowo polecany do upraw kapustnych, ale tu chciałbym zwrócić uwagę na jego właściwości ograniczające kiłę. Zajmuję się już 3 rok badaniami nad wpływem Nitraboru na kiłę kapusty i mam nadzieję, że w tym roku jeszcze zbieramy wyniki, więc na przełomie tego roku, może przyszłego, te wyniki 3-letnie zostaną opublikowane, gdzie widzimy ewidentny wpływ ograniczenia kiły kapusty na rośliny, gdzie bardzo jest to jakby ważne na polach, gdzie występuje monokultura, gdzie rok po roku powtarzają się te same uprawy. A co by nie było, ten Nitrabor w sposób znaczący, ale to, tak jak mówiłem, pokażemy w danych, które myślę, że tu lada moment opublikujemy. No gdzieś mamy 3 lata doświadczeń i czasami udało się nawet zebrać w okresie wiosennym i jesiennym tego samego roku, więc tych danych mamy mimo wszystko dość dużo.